I tak tego nie powstrzymasz. Poza tym, tak słusznie zły zbój zauważył, niektórzy to robią nie żeby być złośliwym, tylko chcą pomóc. Ale nie będę powtarzał. Ludzie, ja nie chcę pomocy co 5 sekund! Nie chcę pomocy! To jest pytanie retoryczne. Ano, zrobię co chcesz. Na razie. Okej. Jest tutaj przejście, jedno. Jest wyjście, nie chcemy na razie skorzystać. Jeszcze mamy coś na południowym wschodzie. Okej. Odpoczęliśmy? Nie. A potem rozprójem ci brzucho! No, myślę, że no, dobra. Odpoczynek! Cholera, nie zrobiłem sobie nic do picia, ludzie. Wstaw opis pod kamerą, komu nie chcę pomocy. Jestem gotowa. Teraz mnie widzisz, a teraz streamuję od tylu lat, że nauczyłem się jednego. Ludzie, nie czytałem napisów. Korgan ubierze na siebie. O, on to cały czas ma. Ups! Ano, krasnolud załatwi to na cacy. Ile ich jest tu? Jeden. Co mogę zrobić? Nabij mi się na miecz, nikczemniku, póki możesz, bo ja taki dobry nie będę. O, come on! Ja sobie robisz ze mnie grożę. To przeleciało do mnie aż. Pocisków plus 2. Może wróćmy do pocisków plus 1. Oni, o ile dobrze pamiętam, nie są jakoś specjalnie silni. Dobra, czy ja mogę zmieniać podczas walki tarczę? Mogę. To jest wygodne. Do roboty! Szybciej z tym! Świetna zabawa! Co nie? Teraz zginę, dobra! Masz rację. Poważnie, co więcej nie ma? Okej. Okay. Z kolejne... A nie, to jest wyjście niby, w teorii. Lepiej, co bym dostał za to dobrą zapłatę. Dobra, ustawimy się tutaj, użyjemy magicznego oka, czy jak to się nazywało. I zobaczymy, co jest tam w pomieszczeniu na dole. Znowu fala dzikiej energii. Dobrze. Już drugi raz pod rząd? Teraz mnie widzisz? Drugi raz pod rząd. Przy tym samym zaklęciu mieliśmy falę dzikiej energii. Niby... Fala dzikiej energii, podwojone punkty życia. Patrzę się na punkty życia 49. Czy my mieliśmy mniej jeszcze punktów życia? Dziwne. A, więcej minotaurów. Okej. Zabijałem już za mniej. Do roboty! Bez żalu. Bez żalu. Skąd ma intułek? Korgan sam tam biegł. Zachwycony. Czując krew już. No, i moment oczywiście oberwał. Kurde, Minsk tutaj rozwala ludzi na kawałki. Właściwie potwory na kawałki. No i moment, co tutaj mamy? One strzegły jednego miejsca. No, dwa żetony dodatkowe. Ograniczone życzenie. A propos, zapomnieliśmy o tym. I drugi róg, Minotaura. Zapomnieliśmy o tym czarze kompletnie. Zobaczmy, czy Eri się nauczy go. Udało się jej, wow. Pociski plus 2. Pociski plus 1. Zobaczmy, jaka jest sytuacja z amunicją. Dobra, tutaj uzupełnimy. Pociski plus 2. Ja myślę, że nadszedł czas chyba na zaprzestanie używać... Zaprzestanie używania pocisków plus 1, co?
O, zużyjemy te i przerzucimy się na plus 2. Plus 1. Okej. Okay. O ile jest, zużyjemy. Więc ruszamy tędy? I strzały. Strzała kwasowa i strzała plus 1. Cóż, Mińsk ma specjalne miejsce na to, więc... Słowa tutaj. Może to sprzedamy. Okej, okay, więc co? Myślę, że... tak, wszystko przeszukaliśmy stąd. Mam wrażenie. Zostało nam tylko wyjście i zakładam zamontowanie rogów na posągu. Więc skorzystajmy z tego i zobaczymy, co się stanie. Co się stało z Janem? Jana zostawiliśmy, ludzie. Jana zostawiliśmy... No, fabuła o tyle tak... O tyle jest dziwna, że po dotarciu do tego miejsca czarowiązów odzyskujemy Imoen. I wydawało mi się to strasznie dziwne, jakby po tym wszystkim nie jakbyśmy po tym wszystkim nie zabrali je do drużyny. 39 miesięcy od pijawki! Dziękuję ci za 39 miesięcy, bardzo miło z twojej strony. Best jojo, 3 dzień dobry, ludziska. Bardzo miło z twojej strony. Dziękuję ci za wsparcie kanału. Czas ruszać? Imoen się podwoiło życie. Nie, wydaje mi się, że Imoen miała 69 punktów. Nie, zrozumiano. Może macie rację, nie wiem. Dobra, 21 żetonów. Okej, okay, mogę umieścić 20 żetonów, 15, 10 albo 5. Mam 21. Więc albo możemy wziąć 15 i 5, dwa przedmioty, albo jeden przedmiot i zostanie nam jeden żeton w zapasie. Kurde, sam nie wiem. Cześć, Parasite. Dwa przedmioty, czy jeden przedmiot? Może jeden przedmiot będzie silniejszy? Jak prowadziły hazardzista go na jeden? Pamiętajmy, że nie będziemy wczytywać. Zonka dostaniemy. Dobra, czat. 3, 3, 4. Go. Głosujcie. Raz. Więcej osób na 4 głosuje, mam wrażenie. Daje zbroję maszyna. Kolczuga. Kolczuga błazna plus 4. Teraz nie jest użyteczne za bardzo. Miał go chronić przed pijanymi widzami, często rzucającymi w Dekira z gniłymi warzywami, krzesłami, a nawet nożami. Bardzo docenił podarunek, ale pomalował go ostrymi kolorami, by lepiej pasował do jego występów. Kasa pancerza 1. Co ma Arena sobie? O, tego nie może używać nawet. To na sprzedaż idzie. Okej. Okay. Dobra. Spadajmy stąd. Lepiej, co bym dostał za to dobrą zapłatę. No, nie przydatny sprzęt dla nas w ogóle. Pathfinding, ludzie. Gdzie ty idziesz?
Nie da żadnej dość... What? Kto to programował? Na miłość boską? Nie śmiałbym odmówić. Ciekawe, bo... Czyli co, ten Pathfinding ma ograniczoną odległość? What the fuck? Niby jak on wymyślił, że tędy dojdzie? Nie ma szans. Okej, okay, podleczmy się. No okej. Okay. Bardzo dobrze. No i moment ma rogi, bodajże? Czego chcesz? Jestem gotowa. Nie mogę ich użyć. A może nie ona ma. Kto ma rogi? Kto ma rogi? I moment. Kurde, liczyłem... Myślałem... A, nie, jednak. Okej, okay. Po prostu dostaliśmy expa. Nie było żadnej wiadomości. Zabijałem już za mniej. Kurde, wiecie co? Zbafujmy się. Cholera wie, co czeka nas tam dalej, nie? To znacznie bardziej ekscytujący niż jakikolwiek cyrk. Tylko powiedz. Na twój rozkaz! Trzy smoki wkurzony golem na dole. Cholera, nie zdziwiłbym się. Jestem chętna i gotowa. Nie zdziwiłbym się. Może? Rzućmy na siebie ogłosowienie. I jeszcze weźmiemy... Ochrona przed złem. Być może chaotyczne rozkazy na Korgana i Minska. Rzucimy. Spełnił overkill totalny, co? Błagam, niech tam będzie jakieś starcie, naprawdę. O, to brzmi nieźle. Chyba nikt nic nie robił, nie? Chyba zepsułem czar jeden, fuck. No cóż. Gdzie są te schody? Tu. Okej, koboldy. Może to nie jest... coś, czego się spodziewaliśmy. Myślę, że koboldy nie będą jakimś problemem specjalnym. Trzeba ci czegoś? Yeah. Następnym razem. Czego teraz łachmy to? Zrobię ci krzywdę, jeśli będę musiała! Ty wskazujesz, za a ja zakon! Ano, zrobię, wow, co chcesz. Wow, mogę zbierać przedmioty, których normalnie byśmy nie mogli zebrać. Mam wrażenie. A więcej koboldów. Zobaczmy, czy Korgan dorzuci do niego toporkiem. Wow. Zjawa za nami się pojawiła. Tutaj zaczyna się próba szaleństwa, trzeźwości i jasności umysłu. Jak sobie dasz radę, jeśli przyjdzie ci zetknąć się z nonsensem? Co tu się dzieje? Żądam odpowiedzi! Ustalone procedury działają bez względu na czas czy okoliczności. Taka jest natura tego miejsca. Twoje protesty na nic się nie zdadzą. To miejsce rządzi się swoimi prawami. Jesteście tutaj i nie ma stąd żadnej drogi ucieczki. Musisz się pogodzić z ustalonymi regułami, albo zginiesz. Chyba masz na tyle oleju w głowie, żeby to zrozumieć. Teraz, kiedy skusiliśmy szaleństwo, jaka będzie twoja dla mnie odpowiedź? O to nadchodzi czas sądu, kiedy to oceniamy, czy nadajesz się do życia na zewnątrz.
No cóż, pytaj no. Autopauza, wróg w pobliżu. To ma być... What? Puśćmy temu w pierdziel rybkowi. Co to kurde jest? Zupełnie jak za dawnych czasów. No, może oprócz tortur i teraz nasz czas na próbę rozsądku. Próba, która ma sprawdzić to, czy szaleństwo potrafi zanieczyszczyć umysł. W lesie to dostałem, więc usiadłem, by tego poszukać. Nie mogłem tego znaleźć, choćbym nie wiem jak szukał, więc zabrałem to ze sobą do domu. Co to jest? Wierzba, nimfa leśna, ziemia, drzazga drewna, jastrząb słońce. W lesie to dostałem, więc usiadłem, by tego poszukać. Mogłem tego znaleźć, choćbym nie wiem jak szukał. Więc zabrałem to ze sobą do domu, co to jest? Wierzbę zabrał ze sobą? Nimfę leśną? Ziemię? Nie mógł znaleźć? Drzazga? What the fuck? Jastrząb słońce? No cóż, w lesie to dostałem, więc usiadłem, by tego poszukać. Szukanie słońca na siedząco. Jastrzębia na siedząco, też nie ma sensu. Ziemi? Nie wiem, drzazga? Fuck it. Tak jest dziwne. Potrafię przez mamrotanie szaleńca dostrzec źródło inteligencji, co? Które w nim ukryto, okej. Okay. Czyżby to znak tego, że twój umysł jest zdrowy? Potrafisz zrozumieć szaleństwo? Jeszcze więcej pytań w których tajemniczych miejscach. Ej, a moje grzyby? I małem szybko idź rzucić okiem. Zrozumiałem. Go. Bierę. Płaszcz odbicia. Ja przy... Wow, fajne. Mogę to na siebie wziąć. Zjawa. On no tutaj coś jest. Liczyłem na coś, kurde. Porypanego. Jakiś pierścionek. To już chyba nie ma nim nic niezwykłego. Pogadajmy z tą zjawą. Okej, okay. Ciekawi mnie, co was tutaj sprowadza? Czy podróżujecie na granicę szaleństwa? Spodziewaliście się znaleźć zdrowy rozsądek? Tutaj tego nie znajdziesz, nawet jak przeszukasz każdy kąt. Jak możecie nawet sugerować coś takiego tym, którzy są oderwani od rzeczywistości? To sugeruje brak równowagi. Na tym samym pytaniu. W takim razie, jaki los jest odpowiedni? Odpowiadaj bzdurą na bzdurę. Niech cofnięcie się w logice da im możliwość wyjścia do przodu. Nie ma w tym żadnego sensu. Zobaczymy, jak daleko zabrniecie w nieznajome. Odpowiedzcie mi na to pytanie, a zdecyduję w ten sposób, gdzie skończycie. Jest to lepsze niż najlepsze z rzeczy i gorsze niż najgorsze z rzeczy. Kochasz to nad życie. Obawiasz się tego bardziej niż śmierci. Bogaci tego potrzebują, a biedni mają pod dostatkiem. Bogaci tego potrzebują, a biedni mają pod dostatkiem... Nic? Nie widzę... korelacji pomiędzy życiem, dobrymi intencjami, oddechem, złotem, wiarą, szacunkiem. Bogaci nie potrzebują
Biedni też mogą coś mieć niż nic, no ale to ma większy sens. Następna ścieżka ze słów, które trzeba pójść. Ja mam wrażenie, że my tą zagadkę już mieliśmy kiedyś. No trzeba pójść, odszukać i zajść na sam koniec. Biegnie, gdzie chce, ale nigdy nie chodzi. Ma łożysko, ale się nie toczy. Ma prąd, ale nie może nim porazić. Rzeka, nie? Znów niebo nie pasuje, bogowie nie pasują, zlewy nie pasuje, szlam nie pasuje, dzieci nie pasują, starość nie pasują. No, rzeka. Przyprawiam cię o słabość w najgorszych chwilach, ale w końcu to ja zapewniam ci bezpieczeństwo. Nawet jeśli ci będzie zimno, to w mojej obecności obleje cię pot. Mieszkam ze słabymi, rzadko z dzielnymi, ale bez mnie, któż mógłby to rozróżnić? Wiara, dobra wola, szacunek, mleko, zaraza, wątpliwości, strach, bogactwo. No cóż, strach. Okej, ostatnia zagadka słowna, żeby sprawdzić, czy potrafisz myśleć tak jak my. Wtedy dostaniesz to, czego nie udałoby ci się dostać. To coś zwraca nam zaginionych. Jak gdyby nigdy nie zginęli. Potrafi wywołać śmiech lub łzy, przywołać światło, którego już nie ma. Krótką chwilę na stworzenie tego potrzeba, choć życie całe, żeby się tego pozbyć. Ceni się to, ale traci po śmierci. Obrazy, szacunek, pamięć. Chciwość, zdrowie, miłość, honor. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie, honor nie. Miłość w teorii, ale... Pokrętna logika gry pewnie też odpada. Zdrowiem, noob. Chciwość nie, pamięć, no cóż. Szacunek, obrazy. Zależy w jakim sensie, ale chyba chodzi o pamięć. Nie wiem. A potem rozprojem ci brzucho! Szaman troli. A to proszę! Nie dam skrzywdzić moich przyjaciół! Niedobrze. Który to rzuca? Fuck you. Potrzebujesz czegoś? Szaman troli! Rzućmy trochę kwasowych pościsków na tego ostatniego tam. Kurde, boję się, ludzie. Że ja używam magii, a czeka nas starcie z tą body, Irenikusem i tak dalej. To nie w porządku! Lać ich po dupsku. Halo? Poczujesz mój gniew! A teraz giń! Załatwiłam cię na tacy! To nie w porządku! Moja broń nie działa! Głowa olbrzymiego trolla. Moja broń nie robi! Roboty! To mi się nie podoba! Ocia! Broń Imola nie działa, czy Eri? Eri pewnie. Ano, krasnolud załatwi to na cacy. Kto trzyma tą głowę? Man. Serce góry. Klasa pancerza plus 2. Po zabiciu trolla udało ci się zdobyć jego odciętą głowę. Obciętą głowę. Strzał ognisty z tej strzała plus 1. Klasa pancerza plus 2. Nikt tego nie może ubrać. Protektor plus 1. Może używać szaman. Jest.
Jestem gotowa. Okej. Okay. Dobra. To jest to tylko chwilowa przerwa. Nie ma nic wspólnego z próbami. Już samo to, że udało ci się to miejsce odnaleźć, jest interesujące. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na twoją końcową cenę. Możesz przejść do sądu, kiedy tylko uznasz, że nadszedł czas. No, chcę się tu rozejrzeć. Stanie się, jak sobie życzysz. Będę tutaj, kiedy już zdecydujesz się podać sądowi. Na ołtarzu wypisano krwią tylko jedno słowo. Ofiara. Najwyraźniej trolle składają tutaj ofiary swoim bogom, by prosić o ich błogosławieństwo. Czy one czczą Facehagera z Aliena? To za chore pojeby. Głowa? Pomieszczenie głowy na ołtarzu, pomieszczenie drży w posadach i głowa znika. Posępny głos wypowiada słowo w gardłowym języku i na ołtarzu pojawia się jakiś przedmiot. Kościana maczuga, plus 2, plus 3 przeciw nieumarłym. O, jakbyśmy mieli Jahaire. Ta zjadliwa maczuga została stworzona setki lat temu, prawdopodobnie przez szamana szukającego zemsty. Jego rodzina została zgładzona przez nieumarłych, a jego gniew był tak wielki, że amputował sobie nogę i z kości udowej stworzył broń. Magiczne runy zwiększają jej siłę, choć wystarczyłaby sama siła jego nienawiści. Holy shit. No, nie mamy... Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nas umiał. Co bym dostał za to dobrą zapłatę? Żeby ktokolwiek z nas umiał posługiwać się maczugą. Z dużo pornografii ludzie oglądacie? To jakieś kurde chore, tak by the way. Dobrze, dobrze. No dobra, chcemy iść dalej, tak? Teraz nadszedł czas. Czy twoje myśli są teraz bardziej skoncentrowane? Czy udało ci się zdobyć jasność umysłu? To może przewidzieć. Minęło już trochę czasu, od kiedy cały proces został ulepszony. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś planował, że uda ci się przeżyć. Ale wypełnię swoją rolę najlepiej jak potrafię. Wykorzystam twoje własne słowa, żeby osądzić twój los. Twoja siła woli jest zadowalająca. Udało ci się przejść przez wszystkie próby. Zwracam ci wolność. W rzeczy samej dobrze jest szukać przygód w takim miejscu. Krew żwawiej krąży, gdy wie się, że zło jest tak blisko. Okej. W labiryncie znajdował się jakiś sędzia. Wolno mi było ruszyć dalej po tym, jak mnie osądził. Może w końcu dostanę się z tego domu dla obłąkanych. Kurde, wszyscy level up mają praktycznie. Korgan. Minus przeciwko broniom dystansowym. To jest tak bez sensu. Każdy może wziąć tarczę i uzyskać podstawową premię do obrony, ale dzięki wydaniu punktów na tę umiejętność, poszukiwać przygód zwiększa płynące z tego korzyści. Przeciw broniom dystansowym. Cóż, topór mamy na wymaksowany. Młot bojowy teraz wydaje się bez sensu. Może katanę? Żeby korzystał z tej furii niebios? Niekiedy? Cholera, chcesz zwrócić uwagę, ile punktów życia miał? Oh my god. O, tu już na pewno mod bojowy. Na trzeci poziom. I znowu nie zwróciłem uwagę, ale on miał... Pff.
Piąty i czwarty. Trzy punkty. Nie, jeden punkt życia i wiedza o trzy. To wszyscy, da? Tak, wszyscy. No cóż, to w takim razie. Ja też korzystał z katany. Coś się stało? Nie ma problemu. Jest tutaj coś? 9 sztuk złota. Zdaj się na dół. Przywalmy czemuś złemu! O co chodzi tym razem? Zbawujmy się. No i zejdźmy na dół, gdzie? Zabijałem już za mnie. O, tu jesteś. Widzę, że tutejszy klimat ci służy. Cieszę się, że widzę cię przy życiu. Właśnie, bo my się dowiedzieliśmy, że on, o ile dobrze pamiętam, nam dodał coś do jedzenia, co nas uśpiło. Tak nam powiedział Irenikus, w sumie mógł kłamać, nie? To by miało sens. Na każdym kroku spotykam się z zdradą. Podaj mi przynajmniej jeden powód, dlaczego nie miałbym cię zabić. Tym razem jesteś w błędzie. Nie chcę być twoim wrogiem. Irenikus ciągle pcha do przodu, choć nie widzę, w jaki sposób ja mógłbym na tym zyskać. Ostrze, które od niego dostałem, jest tylko marnym zadośćuczynieniem. Lepiej, żeby to miejsce można było złupić. Oferuję ci radę, żeby wzbudzić w tobie zaufanie do mojej osoby, a ty ocenisz jej przydatność. Poświęć mi teraz tylko chwilę, a może na dłuższą metę moje słowa okażą się dla ciebie zbawienne. No dobra, mów. Irenikus to bardzo potężny mag. W jego pancerzu z czarów nie widziałem żadnych słabych stron. Potrzebujesz całej armii, żeby się z nim zmierzyć, a chyba jest możliwe, żeby taką armię zdobyć. Tutaj siwieźniowe to wspaniałe źródło, z którego można czerpać. Zwróć im wolność, a ich gniew i frustracja obróci się przeciwko Irenikusowi. Tylko moja sugestia. Teraz ty musisz zająć się resztą. Na górze czeka twoja armia. Wykorzystaj ten atut, bo inaczej czeka cię niechybna śmierć. No. Anuman twierdzi, że nie powinniśmy go słuchać. Powinniśmy zaatakować od razu. Gdzie jest ten nowy wpis? Chciałem go przeczytać. Moja boska dusza została mi zabrana. Tak samo jak Imaen. Wyrzucono nas do kolejnego lochu i musimy z tym lochem wystać. Teraz mnie widzisz. Możesz na mnie liczyć. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Czas ruch, więc ruszamy tędy? O, z miejsca. W którym byliśmy więzieni... O, kuźwa, okej! Okay. Bodhi zawiodła mnie, pozwalając ci żyć, ale zakończenie i tak będzie takie samo. Trzeba było uciekać, kiedy tylko była ku temu sposobność. Imona, aby jest niewidzialna. Gro, łaj. Głupota znowu dała o sobie znać, skoro uważa, że może zniszczyć mnie bez niczyjej pomocy. Znam cię na wylot. Mam twoją własną duszę, reszta ciebie jest dla mnie bez wartości.
Zwalmy czemuś złemu. Nuś, nuś, nuś. Lepiej, co bym dostał za to dobrą zapłatę. O, tu jest. Już za mnie. Widzę, że tutejszy klimat ci służy. Cieszę się, że widzę cię przy życiu. Okej, nie wchodzimy tam. Insta dev. Dobra. Kurde, i on jest bez broni. Zrozumiano. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Tutaj też nie chcemy wchodzić. Zamknięte. O. Teraz nie otworzymy tego widzisz? Zwykłym sposobem. Jest jakiś magazyn? Prawdopodobnie. Zobaczmy, czy nie ma pułapki. Bogam, tylko niech pa finding mnie nie utopi. No to brzmi nieźle. Jestem gotowa. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Też coś ukryte jest w zaposowaniu jakimś sekretarzu. Amunicji trochę. Pierwszy dzień Jona Irinkusa. Zaraz, czy on pisze coś w swoim dzienniku, po czym rzuca to do jakiejś beczki? Czarnowięzy są pod moją kontrolą. Kiedy tylko ocknąłem się z odrętwienia, w mig rozprawiłem się z barierami obronnymi, jakie tu istniały. Mój stan się pogarsza, zaś wspomnę tego, co nazywam domem, blakną w mej pamięci. Widzę obrazy swych krewnych, których imion nie potrafię już sobie przypomnieć. Śnię o uczuciach, których nie potrafię już odnaleźć w swoim sercu. Czasami przestrzywa mnie wrażenie, że przyroda jest moją matką i czuję, że nigdy nie wyszedłem z jej łona. Że chwile takie są nader rzadkie. A? On jest jakimś elfem? Body zniosła klątwę znacznie lepiej ode mnie. Całkowicie pogrążyła się już w swym wampirycznym stanie, mimo iż wcześniej nie uchronił on ją jej przed wyrokiem śmierci, który nad nią zawisł. Ochro zachłysnęła się swą śmiertelnością i ta nowa sytuacja mocno ją podekscytowała. Dusza Imon dodała jej nowych sił, lecz jej motywy są przejrzyste, może nawet prymitywne. Elfia natura. Czyli oni są elfami. Mowa tutaj o jakiejś kobiecie. Czy to jest ta kobieta, której komnaty widzieliśmy w lochu Irinkusa? No, zrobię co chcę. Masz rację. Jestem ciekawy. Na razie. To jest ewidentnie, powinno być jakieś przejście. Zamknięte jest. Nietypowy zamek. Wszystko jest pozamykane w ten sam sposób, co? Pamiętam, jak 20 lat temu grałem w tą grę. Moja postać miała romans z Airy, ale byłem zakochany też w niej IRL i nawet wydrukowałem sobie jej zdjęcie i dawałem całusa zawsze na dobrą cokę.
spoko. A potem rozprójem ci brzucho. Jak ja byłem mały, to uważałem ludzi, którzy nie słuchają takiej muzyki jak ja, za gorszych. Teraz dobrze, dobrze. Każdy miał swoje dziwne jazdy. Twoja gadanina zaczyna mnie irytować. Long rozumny. Co? Co robisz poza sceną? Powinieneś być w celi razem z resztą tych pomyleńców. Dziś wszystkich zamykamy. Zbyt wielu ludzi jest niespokojnych. Zawsze tak jest, gdy szef przeprowadza eksperymenty. Chyba ich to drażni. A co by było, gdyby ich wypuścić? Pojedynczo da się kontrolować, ale w kupie? Zaczynają szaleć. Czego trzeba, by przekonać się do wypuszczenia ich? Nowy dyrektor Ilenikus poświartowałby mnie w ramach swoich eksperymentów. Robi takie rzeczy już wcześniej. 2000? No. Dobra, skoro tak bardzo chcesz, to wypuśćcie. Lepiej też od razu pójdę do portu i zacznę zwiewać. Ilenikus się wścieknie. Wow, za 2000? Holy shit. Dzisiaj mam być wolna? Która twarz będzie odpowiednia na tę okazję? Twoja twarz też należy do Tiaksa! Dzisiaj on rządzi wszystkimi! Uciszcie się, maluczcy! Nie słyszycie tego wycia? Są wszędzie wokół nas! Pożałujesz dnia, w którym przyszło ci do głowy sprzeciwić się woli Tiaksa! Podbój wszechświata nie może być przedmiotem drwin! Czy ta reguła pasuje do wszystkich, których badasz, czy to coś więcej? Co z tymi, którzy wchodzą do wnętrza, przechodzą obok i na przestrzał? Co z tymi, którzy stoją tam, gdzie ty teraz? Nikt nie będzie stał, gdzie Tiaks stoi, chyba że Tiaks na nich wejdzie. Widzę cię teraz pod innymi. Nie widzisz tego? Zobacz ich w środku, za sobą i poza sobą! Nie. Mówisz za wiele o tym, co widoczne dla oczu. Ja chcę tylko znowu zobaczyć moje błyskotki. Nie będę spoglądać zbyt daleko. Obiecuję. No nie! Tiaksa otaczają głupcy i szaleńcy! Kto śmie sprzeciwiać się jego woli? No, jest... No, uspokójcie się wszyscy. Jeśli chcecie się stąd wydostać, musimy stawić czoła Ilenikusowi. Ilenikus? Raz zmieniłam się w niego. Karą było... Patrzeć na niego to widzieć za daleko. Nie mogę patrzeć na niego. On jest zimnem pomiędzy sferami. Nikt nie chodzi tam, gdzie on... Kosiarz! Dziękuję ci za subskrypcję. Kubeczki w górę. Kocisz chyba jest nowym subem, więc witaj przed herbaciarzem. Aż zjem batona. Aby uczcić twoją ksywkę. Dziękuję ci, Kosiarz. Kosiarz 143. Witaj wśród herbaciarza. Wolę już stanąć twarzą w twarz z samymi ogarami piekieł. Ten Ilenikus jest niewątpliwie narzędziem bełkoczącej dwunastki. Tylko nie bełkocząca dwunastka. On to zrobił! On to zrobił! Musimy go znaleźć! To on jest sprawcą! To on prowadzi testy! Nie spocznę, póki jego głowa nie będzie moja! I moja! I tylko moja! Kasiarz, kurde! Przepraszam cię, Kasiarz. ale przez to 3 razy sprawdzałem. Na pewno Kosiarz... No kurde, Kosiarz jak nic. No musi być Kosiarz. 1, 4, 3. W końcu czytam na głos. No, Kosiarz.
wam torturował wielu spośród was. Pomyślcie mi go pokonać, a pomożecie również sobie. Jak sam stawi mu czoła. Jak sądzi, że nie warci jesteście, by mu pomagać. Możecie jednak się przyglądać, jeśli macie ochotę. Wolałbym się zbuffować, gro. O mój Boże! Nie! Co to? Wszystkie moje króliki doświadczalne na wolności? Cóż to za wspaniałe szaleństwo w tobie widzę. Tego się nawet nie spodziewałem. W końcu to bardzo ryzykowne. O! Człowiek, kurde, gra! Ostrożnie, bo gra bez wczytywania. Wszędzie się skrada swoim złodziejem, sprawdza czy nie ma pułapek, bafuje się przed każdym wejściem do nieznanego pomieszczenia. Nie! Przeteleportuje cię nagle na dół. Kurde masz. Powodzenia, GG easy. Okay. To jest bolesne, zaraz wracam ludziom. Idę płakać i zrobić sobie kawę.